widzisz? A błacie są. Podał się, podał się kupić spodenek, nie wziąłeś, nie? No mogłem wziąć. Nie mogłeś wziąć. Co to? Widocznie nie tam. No, jakiś ten. Nie panda. Co, biegniemy? No właśnie tak, no. Też nie rzekł. Piołan, piołun. A to jest uczep. Wrotycz na komary, dobre po roztarciu. Wilczomlecz sosnka, tak? Trzeba uważać, żeby nie zatrzeć oczu tym mleczkiem. Nie razi słońce. Zresztą sama nazwa wilczomlecz, wilk, czyli coś złego, to trzymać się od tego z daleka. Bo jest jeszcze szczawik zajęczy. Taki podobny do koniczynki w lesie rośnie. Wygląda jak drobniutka. Co? Szczawik zajęczy. No, właśnie. Parę innych wiesiołek, jadalny korzeń. I co z nim zrobić? Żeby dawał się zjeść? Teraz zobacz. Spróbować jeść? Taki czerwony. Jak ten. Jak rzodkiewka. I smakuje też jak rzodkiewka. Ale to może taka surowa? Tak. Dużo nie, ale on smakuje jak rzodkiewka. My go gotowaliśmy akurat. Chcesz wody do polenia? Chcę mi się obżerać. Oskrob go trochę. To jest właśnie wiesiołek dwuletni, on się nazywa, tylko to są pierwszoroczne te. Łykowaty. Tak. Łykowaty, dlatego jego się kroi i gotuje. Wtedy jest to, no, to jest bardziej zjadliwy. A dwuletni to zaraz wam pokażę, gdzieś tu znajdziemy, ale łąka chyba taki była koszona. Ostry, kto chce spróbować? Dawaj. No, jednakowo weselnie. Kawkę upadł, Lechu. Nie w piach. Na końcu kawka. On jest taki... Wiesiołek dwuletni. Wiesiołek właśnie spokojnie surowego dziura, tak? No wszystko, nie tego, tylko jak się tego ojciec Klimuszko z nami przyszedł. Jak się tego napijesz, to nie wychodź na słońce, bo jak wyjdziesz na słońce, to się zrobisz brązowy, ale nie taka ładna opalenizna, tylko ci plamy różne powyskoczą, no. I będziesz wyglądał jak ten dziurawiec. Niecierpek. Strączki jadalne smakują jak sezam. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Taki lasek, to mamy pod górą też.
No, tam na garbach, nie? No. To będziemy tam. Obgryzała te pole. Taki śmieszny robaczek. O, tu pod tymi krzakami siedziało dół. O, dziś, dziś, patrzcie, tam leży. No. Cykoria podróżnik. Podobno jadalne kwiatki. Zaraz sprawdzimy. Kolczurka. Klapowata, czy klapowana. No nie, jest ogórecznik. Kolczurka alias ogórecznik. Kolczurka. Fajnie później nasionko. To jest, pokrzyw się boicie, chłopaki? To już widać po co. Kropeczki powietrze łapią. Dawid, tutaj to by się te gołębie kąpały. Ciekawe co to jest za roślina, nigdy tego nie widziałem. Roślina mnie, kurczę, nie widziałem nigdy czegoś takiego. Ręce widziałem. Babka. Lancetowata. Uwaga, bo tu też dziura, dziury są. Chyba. Ej, to niech nie spiesz, to ja zrobił zdjęcie. Ej, ten mostek to tak się na słowo koloru trzyma. No już tak. Jeszcze kiedyś motorami tu jeździli. No i teraz jedna stopa się nie. No, przechodź. Można wejść pod spód, jak ktoś tam zajdzie. Tam niewiele zobaczysz, kiedyś to takie są, tam są takie jamy, gdzie w jednego końca właśnie, że taki. Ja teraz nie zalało. To nie jest takie stare. Raczej. Nie? O, raczej nie. No, to jest śmiecie postawił, nie? To są worki, w których wywożą. Zbierają śmieci, nie? Dokładnie. Kurwa. Tylko chleb zrobili. No uważać. Bo ktoś tu no, się załóż się zawala i tu. No jeszcze możemy zaryzykować właśnie górę. Ale tak kościołowo trochę to było. Może kapliczka jakaś kiedyś była. Ciekawe kiedy to było zbudowane. Jest,
Jak tam już przegniło, to już... Wiesz co, jak mnie ząb bolał, to wyrwałem. Tak, też możesz. No jak? Nie będzie się bolała. Nie tyle co. Ale ładniej było, jak woda płynęła. Nie było. No nie osłabł butelek. Nie wiadomo, że płynęła. Jak mi zdeszło. A teraz ta para. 10. Polu jasne. Ty komendujesz? No ja nie komenduję. Zaczęliśmy czerwca, szliśmy sobie tędy, doszliśmy do wyspy Rembezy i tą wyspą Rembezy sobie szliśmy tym kanałem, doszliśmy do tamy wojskowej przy drodze 680 niby. I wróciliśmy, doszliśmy do pomnika Piłsudskiego. Coś tam pomnika z Piłsudskiego. I tu w Górze Kalwarii sobie przeszliśmy z powrotem w krzaki. Szliśmy sobie... W tej knajpie tam? Tak, koło knajpy szliśmy sobie kawałkiem wału. Później doszliśmy do kanału, opuściliśmy kanał. Pogonił nas dzik, a bardziej jego. Obudziliśmy go z letargu, tak. I tu sobie brzegiem Wisły później szliśmy do Wólki Dworskiej. Pod mostem kolejowym? Pod mostem kolejowym do Wólki Dworskiej i później cały czas wałem Wiślanym aż na wysokość miejscowości Podłęcze. W Podłęczu skręciliśmy sobie przez sady. To tam też żeśmy trochę nakluczyli się na tych sadach. A, sady i słoneczniki? Przez sady doszliśmy do Skarpy Wiślanej. I Skarpą Wiślaną szliśmy sobie tutaj przez pola. Z powrotem do trasy jakiś kawałek zaliczyliśmy 764 i do dworku w Kawęczynie. Tam jakieś ruiny są. A, to tam sklep i te ruiny dworku. Tak. I buczek. Tak, i kilka buczek. Innych grubszych drzewek. No. No i to później skarpą znowu sobie szliśmy aż do granicy dawnej, tak zwanej. Tam hrabia miał swoje pola. Granicą zeszliśmy na dół i wróciliśmy tu do Muchowca. Jest takie jeziorko, a później jeziorko drugie, mówimy u niego, do Kurka. I tam sobie przenocowaliśmy i skończyliśmy marsz. I to tyle.